Ma zaledwie 3 miesiące i nowe serce. O najmłodszej pacjentce, która przeszła transplantację, opowiada jej mama. W Polsce nie ma takiego drugiego dziecka jak Gabrysia. Dzięki operacji przeprowadzonej przez lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca dostała szansę na normalne życie. Łukasz Kądziołka. Mama 3-miesięcznej dziewczynki tak opisuje dzień operacji. Radość, przerażenie, strach. Wiadomo, to trzeba przeżyć może tak. Nie da się tego opisać. Gabrysia nie będzie tego pamiętać, ale dziś była gwiazdą. To najmłodsza osoba w Polsce, która przeszła transplantację serca, mając zaledwie 7 tygodni. W Śląskim Centrum Chorób Serca lekarze przeprowadzili operację, która uratowała jej życie. Jednak najpierw trzeba było znaleźć dawcę. Musi być zgodne co do masy, mniej więcej także co do wieku, co do wielkości serca. Tak jak powiedziemy, dobieramy dawców u tych małych dzieci pod względem wielkości serca i znalezienie takiego dawcy to naprawdę jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Transplantacja objęła nie tylko przeszczep serca. Potrzebowaliśmy trochę więcej naczyń, szczególnie układu żylnego, który Gabrysia miała nieprawidłowo zbudowany, więc kolega, który pobierał serce, wiedział już, że musi wykonać bardziej rozległe pobranie. Nieprawidłową budowę serca i naczyń u Gabrysi zdiagnozowano już podczas badań prenatalnych, gdy pani Sylwia była w 2. miesiącu ciąży. Wada była na tyle skomplikowana, że kardiochirurdzy nie mogli skorygować jej anatomicznie. Dlatego trzeba było przeprowadzić zabieg, dzięki któremu dziewczynka dostała szansę na normalne życie. Jej mama liczy na to, że takie właśnie będzie. Starać się, żeby rosła z nami, tak? I żeby prowadziła normalny tryb życia i była szczęśliwym, uśmiechniętym dzieckiem. Oby tak było. Dzisiaj 3-miesięczna Gabrysia przeszła badania kontrolne i jest zdrowa.